idziemy w nasze kolejne spotkanie z Bogiem Ojcem. Oto Bóg Ojciec w orędziach, które Wam tu omawiam, wylewa na nas całe serce. Dziś usłyszeliśmy rano o Jego wielkiej miłości. Jaką wylał przy akcie stwórczym niepokalanej. Stworzyłem niewiastę o niepokalanym sercu, aby w niej i przez nią naprawić całe zło. Wyjaśniam to zdanie, które do końca nie rozumiałem. Teraz mam już światło po konfrontacjach. To dziecko mojego osieroconego serca. Bo Adam i Ewa osierocili to serce. Moja ojcowska duma, czyli Matka Boża, jest, moi drodzy, ojcowską dumą Boga Ojca, której z powodu Adama i Ewy nie zdążyłem zaznać. Bo to niewiele po stworzeniu Ewa złamała wszystko. Rozwaliła całą radość i miłość Boga i z tego powodu Bóg mówi, że przez nich nie zdążyłem zaznać dumy ojcowskiej. Od chwili, kiedy Maria otworzyła oczy, mówi Bóg Ojciec, moje ojcowskie oblicze nie przestaje się uśmiechać. Idę, moi drodzy, w ósmą konferencję. Trzeci dzień w przygotowaniu do nowenny. Pisz, moja córko, chcę, abyś w trzecim dniu rozważała męczeństwo mojego Syna Jezusa. Jak to Bóg logicznie ustawia. Nie udało się mu pierwsze stworzenie? Udało się mu drugie, Maria. I dopiero my wszyscy rodzimy się dla Boga w niej. Czyli przez Marię Bóg doświadcza dumy i Jego oblicze jest cały czas uśmiechnięte. Dopiero na trzecim miejscu Bóg Ojciec przychodzi do nas i uczy nas rozważania męczeństwa swojego Syna Jezusa. Kiedy powołałem do życia świętą niewiastę, ona z pokorą przyjęła moją wolę. W moim Synu sam stąpiłem na stworzoną dla człowieka ziemię. Czyli przez Marię ziemia stała się rajem. Bo Bóg spaceruje po niej. Dzieci Bóg jest w niej. Ziemia w zamiarze Boga jest rajem. W Jego, moi drodzy, zamyśle. Matka Boża przyjęła moją wolę. Tu chodzi Bogu o całą tajemnicę zwiastowania. Jak to cudownie, że nam Bóg pozwolił przejść przez te święte mistyczki. Już 5 lat temu głosiłem Wam cykl przez parę lat kazań bożonarodzeniowych. Jest tam pięknie opisana tajemnica zwiastowania i duchowe przygotowanie Matki Bożej do nadejścia Mesjasza. Żydzi mieli obliczony czas. Tam się niewiele pomylili w rachubie lat. Więc Matka Boża była tak duchowana, że była przekonana, że to za jej życia się stanie. Ona złożyła Bogu ślub, że jak się dowie, że przyszedł Mesjasz, to ona do tej niewiasty pójdzie na służącą, na niewolnicę, by tylko
pomóż jej w tym wyróżnieniu. I dała Bogu drugi warunek. Jeśli by mnie nie przyjęła na służebnicę, to Panie, zamieszkam choćby 200 metrów od tego domu, ale z widokiem na ten dom, gdzie przyszedł na świat Mesjasz. Ona była perfekcyjnie, wewnętrznie przez Boga przygotowana na to wydarzenie. Jeśli jako 3-letnia dziewczynka potrafiła napisać, moi drodzy, modlitwę ofiarowania się Bogu. My to w Żertwie za Ojczyznę mamy fragment tej modlitwy. 3 lata. Dzieci napisać, takie słowa powiedzieć Bogu. To wszystkich nas razem związać. Dzieci, ani nie uiścimy 2% z potęgi życia w Bogu, jak żyła Maria. Ludzkość bowiem została skażona piętnem grzechu pierworodnego i tylko jedna Maria nie była dotknięta plagą zepsucia. Cała ludzkość straciła łaskę i pogrążona była w mroku własnego grzechu. Więc przypominam, skutkiem tego było, że żaden człowiek nie wylądował w niebie, wszystko szło do otchłani. Gdziekolwiek Pan Jezus pochodził po ziemi palestyńskiej, wędrował, to dzieci demony z drzew wyskakiwały. Tak to się czyta tych mistyków, my nie mamy zielonego pojęcia. Mnie uczono w seminarium, że Bóg tak zezwolił na te czasy, żeby tego demona było więcej. Mamy nasze orędzie, a parę zdań mówi Bóg o tatuażach. Dzieci, nasza cywilizacja wróciła do zachowania pra dziadów grubo sprzed narodzeniem Chrystusa, rozumiecie? Spoganienie i bałwochwalstwo dziś nabiera formy kultury życia, standardu życia. Wy sobie nie zdajecie sprawy, w jaką przepaść idziemy. To wszystko kiedyś będzie brało udział w pogromie resztek Kościoła katolickiego, kapujecie? Oni wszyscy zgodnie z demokracją ogłoszą, że Kościół katolicki na szubienicę. Postanowiłem więc poświęcić własnego syna na przebłagalną ofiarę, która wyjednała przebaczenie ludziom, wyjedna przebaczenie ludziom i zapewni im wielkie, niezasłużone łaski, które tak bardzo pragnę na nich zdać. Najpierw świątynia jerozolimska, składanie zwierząt, była to ofiara przebłagalna, Bóg to dzieci przyjmował, był szczęśliwy, podał zasadę współpracy z sobą. Dzisiaj słyszeliśmy w rannym kazaniu, jasno przedstawił optykę, co się stanie, jak porzucicie przymierze, które zawarliście ze mną, bo przyjęliście prawo, a nie wprowadziliście go w życie. Dziś, tak się zastanawiam na głos, Panie Boże, jak Ty chcesz przeprowadzić plan uratowania ludzi, jak to wręcz jest niemożliwe. Jak Bóg potrafi powiedzieć Arabowi, że ja jestem Bogiem w trójjedynym prawdziwy? Jak Bóg przekona te dziesiątki małych dzieci, chłopców, których dziś spotkaliśmy żydowskich na ulicy? Nawet nad tym nie myślę. Mnie kazał głosić słowo, kazał jechać do Jerozolimy, dzieci tylko moje to. Nie chcę dalej mówić moich myśli ludzkich, bym was chyba załamał i ostudził. Jak Boże Ty chcesz to przeprowadzić? Parę lat widziałem to wszystko w jasnych kolorach.
dziś cierpi ciemność i nie do przejścia. Mając to poznanie rzeczywistości Kościoła, jaką autodestrukcję prowadził Kościół Święty w swoje struktury, jak wygnano Boga ze świątyń, jak dziś Mu nie są składane ofiary, jak świat przeosiowił Kościół tylko na instytucję prorządową, zajmującą się kwestią społeczną, charytatywą, muminkami, chorymi w szpitalu, czy robienie tych, co robią kupy pod siebie, za chwilę nie będzie Kościół nikt mógł więcej zrobić. A i to mu zabiorą, bo to przez wieki też to wszystko zabierano. I jednak ze śmiertelników nie kochał ludzkości tak gorąco, aby mógł cierpieć za nią tak okrutnie i oddać za nią życie tak niewinne. Dziś dopiero przyszło mi światło, co tu się musiało dziać w Wielki Piątek, kiedy prowadzono Pana Jezusa. Dzieci, co tu się musiało dziać w Wielki Piątek, kiedy prowadzono Pana Jezusa na Golgotę? Ofiara, której żądała moja sprawiedliwość, musiała być tak wspaniałomyślna, jak mój zamysł wywyższenia ludzkości, która zasługiwała raczej na karę i potępienie. Dziś zrozumiałem, czemu tu przyjechaliśmy, aby Bogu podziękować za odkupienie. Mamy takie znikome pojęcie, jak to Bóg chciał zadośćuczynić sprawiedliwości swojej, ranionej, i zrobił to przez wspaniałomyślną ofiarę swojego Syna. Tu naprawdę na Niego plutuje, przed Panem Jezus. Rzucano jajkami, zgniłymi pomidorami. Dzieci goniły i wyły jak wścieknięte. Tu bito Pana Jezusa kijami jak szedł. Dość, że był wyrok śmierci, to nie dano Mu spokoju aż do krzyża. Dopiero na szczycie Golgoty żołnierze uderzyli siłą, uderzyli na kilkanaście metrów od nich, ale tak i dorzucali kamieniami. I te wszystkie komentarze, któreście słyszeli wczoraj podczas Drogi Krzyżowej. Tej, gdzie Wam mówiłem o Marii Waltorcie, jakie padały komentarze ze strony ludzi, faryzeuszy, świadków tamtej Golgoty. Mój Syn z miłością przyjął moją wolę, bo umiłował ludzkość moją miarą i zapragnął dzielić z nią moje ojcostwo i posiąść rodzeństwo nieśmiertelne, którego nie dotknie więcej piętno zepsucia, czyli przestrzeń nieba. Bez zrozumienia natury naszej wolnej woli nie zrozumiemy tajemnic odkupienia. Przypominam, wolna wola człowieka to szczyt dobroci Boga. To uczynienie człowieka w pełnym, wolnym w swojej decyzji. Ale Bóg, zawierając przymierze z człowiekiem przez Mojżesza, pokazał zasadę tej wolności. Jeśli pójdziesz bez mnie, wszystko będzie zniszczone. Zapraszam.
pragnął wprowadzić do swojego królestwa ludzi wygnanych z raju i dzielić z nim swoje wieczne szczęście. Bo inaczej, raj to był niebo, to miał człowiek. Zostaliśmy przez bunt dwojga rodziców wygnani z raju i Bóg teraz chce z nami dzielić swoje wieczne szczęście. Przyjął więc ciało z Marii, ukazał się światu w widzialnym wymiarze, jako dziecko niewinne, poświęcone Bogu. Dzieci, dopiero dziś rozumiemy płacz Pana Jezusa, tu na tym wzgórzu przy kościele Jezus zapłakał, Dominus Levit. Bóg, który ma, będąc wszechmogący, ma wizję wszystkiego i wszystkich w sobie przez wszystkie wieki. A czym była modlitwa w Ogrodzie? To był przelot przez umysł Boga przygotowującego się na śmierć, spełniając wolę Ojca swojego, wszystkich rzeczywistości ludzkich. Apostołowie widzieli krwawy pot spadający z czoła. Takie przypadki przy ogromnych cierpieniach ludzi są znane, moi drodzy w historii. Jako pierworodny syn, pierwociny nieba, łaski ofiarowanej ludzkości po jej upadku. Jezus przez całe życie ludzkie, Jezus przeżył całe życie niemowlęco, narodziny, dzieciństwo, młodość i dojrzałość. A kiedy dojrzał jako owoc mojej łaski, a zarazem owoc niemolnego łona, Maria złożyła go na moim ołtarzu. Nie zerwała go i nie zachowała jego słody dla siebie, ale doglądała go na własnym łonie, kiedy zdawał się dojrzały i gotowy, ofiarowała mi go, abym uczynił z nim, co mi się podoba. A miecz boleści przeszyje twoje serce. Ta prawda o finalnym dziele jej syna była cały czas w niej. Wczoraj na to, co słyszeliśmy przy czwartej stacji. Moje ramiona rwały się, aby go wyrwać stamtąd. Ale wiedziałam, że nie mogę, bo nie mogę zniszczyć planów Boga. Odebrałam go więc z rąk niewiasty i zawiesiłem go na powrót na drzewie, aby każdy, kto na niego spojrzy i ofiaruje mi go, dostąpił łaski przebaczenia i odkupienia swoich win. Krwawe męczeństwo Jezusa uzdrowiło moje zranione serce, które zlewając na świat łaskę przebaczenia, otworzyło się ponownie na ludzkość. Jesteście na etapie Pisma Świętego, ostatnie karty Biblii. A ostatnie karty Biblii zakładają, że mistyczny Kościół, oblubienica Chrystusa, musi przejść to samo, co przeszedł Jezus Chrystus. W wymiarze ludzkim bardzo to bolesne dla was. Ale w wymiarze ducha cieszcie się, że Bóg was wybrał na narzędzie, aby przeprowadzić na drugi brzeg tych, którzy się przez was otworzą na Jego wolę. Stąd też w imieniu Boga Ojca mówię do was, mój do ciebie
mój współodkupiciel. I to, co Bóg Ojciec teraz powiedział, to już jeden z najcięższych kalibrów teologii. Jak się ma studia Biblii ze sobą, egzegezę, teologię, to wszystko idzie zrozumieć. Całkowite wynikanie Nowego Testamentu, tych zdarzeń w Starym. Kto spojrzy na węża zawieszonego na drzewie, będzie uzdrowiony. Nas nauczono, że my patrzymy na te zdarzenia jako przesada żydowska w opisie Pania Luki mity. W związku z tym to pokolenie nie jest w stanie zrozumieć tego, bo księża przyjęli, moi drodzy, przyjęli zasadę mitologii i legendy w tym, co nam potomni przekazali. Dlatego jak się czyta każdy tutaj, moi drodzy, każdy przewodnik, to nie ma przy żadnym opisie bazyliki, że coś jest pewnego. Domniemane, według tradycji, tak mówią, tak zobaczyli dzieci. Abyśmy się, jakbym mam pytał przewodniki, to byśmy wiarę tracili. Nie ma dzieci nic pewnego. Tak jest to wszystko przekazywane nieklarownie. I kończę na te słowa mówiąc modlitwę trzeciego dnia. Nowenny. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Że poświęciłeś dla mnie swojego jedynego syna. Aby patrzeć na jego krwawe męczeństwo i zasłonić nim mnie przed sprawiedliwą karą. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi nowe życie w Jezusie. Przez Jego krew złączyłeś mnie znów z sobą, rodzinnymi więzami. Proszę Cię pokornie, abym przez całe życie patrzył na ukrzyżowanego Jezusa i ofiarował Ci Go za grzechy moje i całego świata. Aby Jego męka nie była dla nas daremna. Amen.